Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Błaszak, jestem badaczem ludzkiego mózgu. Chciałbym Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o tym, jak powinna wyglądać szkolna lekcja, aby uczeń po latach powiedział, warto było do szkoły chodzić. Może rozpocznę od takich dwóch eksperymentów bardzo prostych, które na pozór ze szkołą nie są związane, ale wyniki tych eksperymentów pokazały nam, że uczeń odbiera lekcje, odbiera zajęcia nieco inaczej niż nauczycielowi może się wydawać. Pierwszy eksperyment polegał na tym, że mama z dzieckiem wybrali się na cały dzień do parku rozrywki, otrzymali pagery, urządzenia, które co godzinę przypominały i prosiły, aby uczestnicy wycieczki określili swój stopień zadowolenia. Czegoś, co w psychologii nazywa się dobrostanem, a my skrótowo nazywamy szczęściem. Skala była od 1 do 10, a więc wydarzenie ocenione na 1 to jest wydarzenie słabe, wydarzenie maksymalnie ekscytujące dostaje punktów 10. No i oczywiście wycieczka rozpoczęła się od godziny 9, pewna ekscytacja, wychodzimy z domu, punktów 6, potem zwykła karuzela o godzinie 10, punktów 5, potem o godzinie 11 absolutnie hit dnia, górska kolejka, 10 punktów, potem o 12 lunch na 7 punktów, godzina 13 stanie w kolejce w pełnym słońcu, 3 punkty, bardzo męczące i wreszcie zakończenie o godzinie 14 kupnem jakiegoś upominku, punktów 8. Jeżeli podliczymy sobie taką średnią arytmetyczną, zaraz po zakończeniu dnia, no to dzień jest oceniony na 6,5 punkta. Natomiast kiedy matka i dziecko byli badani po tygodniu, po dwóch, to okazało się, że oceniają ten dzień na punktów 9. Co to znaczy? To oznacza, że subiektywny odbiór całego wydarzenia nie pokrywa się z obiektywnym przebiegiem tego wydarzenia. Oczywiście obiektywny przebieg jest taki, że powinniśmy uwzględnić wszystkie godziny pomiaru. Okazuje się, że mózg wyłapuje dwie rzeczy. Po pierwsze, najlepszy, najgorszy moment. Po drugie, końcówkę i początek jakiegoś wydarzenia. A więc w gruncie rzeczy w przypadku tego wyjścia do parku rozrywki mózg wyłapał dwie rzeczy. Górską kolejkę ocenioną na 10 punktów, najlepszy moment, a także końcowy moment, czyli prezenty na 8, stąd średnia 9 punktów. A drugi eksperyment, o którym chcę powiedzieć, równie ciekawy, dotyczył subiektywnego odbioru upływu czasu przez umysł osoby badanej. Otóż osoba badana obserwowała na ekranie komputera pojawiający się przedmiot. Akurat sekwencyjnie był to ten sam przedmiot, na przykład brązowy but. I kiedy ten but został przepleciony zdjęciem budzika, czyli pojawiło się coś innego, coś nowego, doszło do zmiany, to okazało się, że subiektywne poczucie upływu czasu się wydłużyło. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my na zajęciach wprowadzamy modyfikacje, wprowadzamy zmiany, wprowadzamy odejście od standardu, to dzieciom wydaje się, że lekcja płynie dłużej, ale w sensie pozytywnym. Kiedy natomiast w naszym życiu zaczyna dominować rutyna, subiektywny upływ czasu się skraca. Stąd psycholodzy od lat mówią, gdy się starzejemy, czas płynie szybciej. I te dwa eksperymenty pokazują bardzo istotną rzecz, że my oczywiście mamy plan, jak zaprojektować lekcje, my mamy pewną wizję, mamy fajne podręczniki, mamy fajną obudowę metodyczną, ale to, jak dziecko będzie nas finalnie oceniało, to jak mój student będzie oceniał po latach moje wykłady, wcale nie musi się pokrywać z ich obiektywnym przebiegiem. Więc powtórzę, zapamiętuję najlepszy, najgorszy moment, początek, koniec, plus inaczej ocenia przebieg lekcji, kiedy dochodzi do zmian, do modyfikacji, do uatrakcyjnienia, zupełnie inaczej, kiedy z góry wiadomo, jak lekcja będzie wyglądała, bo za każdym razem wygląda tak samo. Naszym problemem jest rzecz następująca. Jak musi wyglądać lekcja, jak muszą wyglądać zajęcia, aby na długo zapadły w pamięć ucznia? Otóż z badań wynika, że lekcja powinna mieć takie cztery wymiary. Po pierwsze wymiar bezpieczeństwa, po drugie wymiar takiego pozytywnego zaskoczenia, czyli mózg zapamiętuje rzeczy, które pozytywnie go zaskakują.
Trzecim wymiarem to jest duma, a więc bardzo zapamiętujemy rzeczy, które w gruncie rzeczy odwołują się do pewnych wartości dla nas ważnych i wreszcie element relacji z innymi. To, co jest ważne i to, co jest istotne, to to, że udało się nam pokazać, iż te cztery wymiary mają swoje odpowiedniki w budowie ludzkiego mózgu. A więc to nie są takie propozycje z poziomu czystej psychologii, tylko to, że jest bardzo dobrze ugruntowana taka wiedza neurobiologiczna. Otóż, żeby zrozumieć, jak wygląda zakotwiczenie tych czterech wymiarów, wymiaru bezpieczeństwa, wymiaru zaskoczenia, dumy i relacji, trzeba sobie uświadomić, jak wygląda ludzki mózg. Zapewne o tym mózgu się dużo uczyliście, wiecie, z jakich komórek się składa, wiecie, że tam są rozmaite związki chemiczne, dzięki którym te komórki się kontaktują. Natomiast takie najnowsze badania, które prowadzimy nad mózgiem z wykorzystaniem tak zwanego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, pozwalają w korze mózgowej wyróżnić takie trzy globalne sieci. To są tak zwane sieć istotności, Salience Network. To jest sieć, która jest dedykowana detekcji bezpieczeństwa. Powiem wam, że jeżeli dziecko nie ma wysokiego poczucia bezpieczeństwa, nie ma wysokiego komfortu społecznego, to w gruncie rzeczy przestaje współpracować na lekcji z nauczycielem. A więc to, co musimy zadbać, to jest bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa. Jak wygląda ta sieć związana z bezpieczeństwem? Otóż ona rozpoczyna się od takiego zmysłu, który nazywa się interocepcja. Wy w szkole, na studiach mieliście wiedzę o takich podstawowych pięciu zmysłach, o wzroku, o słuchu, smaku, węchu i dotyku. Natomiast chcę wam powiedzieć, że w mózgu poza tymi pięcioma podstawowymi są również takie zmysły dość egzotyczne. Jednym z takich zmysłów jest właśnie interocepcja. To jest taki zmysł, który oplata wszystkie komórki naszego ciała i w gruncie rzeczy wysyła informacje w stronę mózgu, czy jest bezpieczny. I jak wygląda struktura tej sieci? Otóż ta informacja dochodzi do mózgu i w odcinku tak zwanego pnia mózgu, który mamy w odcinku szyjnym, dochodzi do podziału na takie dwie drogi. Jest droga szybka, która idzie do układu sterującego stresem, jest to tak zwany układ autonomiczny, i jest droga wolna, która jest drogą oceniająco-motywującą. Czynnikiem oceniającym jest tak zwana kora wyspy, w niej są generowane uczucia, a czynnikiem motywującym jest tak zwana przednia kora zakrętu obręczy, tam jest taki ośrodek, który nas motywuje do działania. I wiemy, że aby dziecko było zmotywowane do tego, by w ogóle cokolwiek zrobić, nawet nie tylko się uczyć, ale po prostu rano wstać z łóżka, zjeść śniadanie, założyć buty, przednia kora zakrętu obręczy, ten ośrodek motywacji, musi dostać sygnał z kory wyspy, że jest dobrze, a więc kora wyspy musi wygenerować pozytywne uczucie. My z badań wiemy, że uczucia są tak naprawdę wskaźnikiem równowagi energetycznej ciała. Jeżeli przeżywamy uczucia pozytywne, to oznacza, że nasze ciało ma balans energetyczny. Natomiast jeżeli czasami się rano budzicie i bez powodu macie taki stan lekko depresyjny, nie bardzo wiadomo dlaczego, to najprawdopodobniej jest zaburzony balans energetyczny ciała. Albo coś z hormonami nie gra, albo coś nie gra z dietą, albo relacja sen-wypoczynek. W każdym razie uczucia, proszę pamiętać, są pozytywne, negatywne, one tak naprawdę mówią, co się z nami dzieje. I te dwie drogi w sieci istotności, ta droga szybka, która idzie do układu sterującego stresem i droga wolna, oceniająca, motywująca, też pokazuje, że jest zupełnie inna relacja pomiędzy emocjami a działaniem niż powszechnie się nam wydaje. Otóż powszechnie się nam wydaje, że jeżeli na przykład pojedziecie w Bieszczady na wakacje, zobaczycie na szlaku niedźwiedzia, no to potem opowiadacie po powrocie, że tak się przestraszyliście, że uciekając zgubiliście buty, byliście przerażeni, wasza ucieczka była motywowana poczuciem strachu. Otóż przypomnijcie sobie proszę, jak wygląda ta sieć istotności, o której mówiłem. Najpierw idzie sygnał do układu, który steruje stresem, a wiecie, że podstawowy schemat reakcji stresowej to jest walka lub ucieczka, czyli człowiek automatycznie zaczyna uciekać, a dopiero później sygnał idzie do systemu, który generuje stany oceniające, uczucia, potem emocje, a więc układ jest odwrotny niż przewiduje zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek mówi, że uciekamy, ponieważ się boimy, a my z badań wiemy, że boimy się, ponieważ zaczęliśmy uciekać. Jest zupełnie odwrotna relacja. Ktoś by powiedział, że jest to taka anegdota, ale ona ma kapitalne znaczenie praktyczne.
Bo jeżeli nasze samopoczucie jest konsekwencją naszego działania, to oznacza, że jeżeli wprowadzimy ucznia w pewien tryb działania, to możemy z góry przewidzieć, w jakim stanie emocjonalnym ten uczeń się znajdzie. Posłużę się takim przykładem, dlatego że jednym z tematów, którym ja się zawodowo zajmuję, to jest taki temat, jak zaprojektować miasto, żeby mózg mieszkańców się w tym mieście dobrze czuł. Może kojarzycie, w Berlinie jest taki słynny pomnik, nazywa się Pomnik Ofiar Holokaustu, autorstwa Petera Eisenmana. I to jest taki pomnik, który na powierzchni 200 tysięcy metrów kwadratowych składa się z ponad 2100 betonowych bloków. Jak popatrzymy na niego z zewnątrz, wygląda jak szachownica, natomiast efekt pomnika pojawia się w momencie, kiedy wchodzimy do środka. Tam pomiędzy blokami są takie alejki 95 cm i oczywiście dwie osoby do takiej alejki się nie zmieszczą. W związku z tym na przykład jak pani przyjechała z panem, no to się musicie jakoś odseparować, chodzicie, tracicie ze sobą kontakt wzrokowy, komórki są wyłączone. Efekt końcowy jest taki, że wychodząc z tego pomnika się czujemy gorzej niż na wejściu, czujemy się lekko zdezorientowani, lekko opuszczeni. Pomnik jest tak zbudowany, żeby osoby, które wchodzą do środka, empatyzowały stan emocjonalny ludzi, którym pomnik jest poświęcony, czyli ofiarom Holokaustu podczas II wojny światowej. Nas oczywiście nie interesuje budowanie przestrzeni, która generuje takie emocje negatywne, tylko nas interesuje generowanie przestrzeni, która generuje emocje pozytywne. Powiem wam, że w mózgu jest taki specjalny obszar, nazywa się parahipokampalny obszar miejsca, który reaguje na tereny przyrodnicze. Okazuje się, że jeżeli szkoła na przykład jest w okolicach terenów zielonych, jeszcze najlepiej jak w okolicy płynie strumyk, to poziom stresu nam spada. Jest pobudzony układ przywspółczulny, systemem acetylocholinem i generalnie się czujemy lepiej. A więc chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że ta pierwsza sieć, sieć istotności, jest dedykowana bezpieczeństwu. Jak ja mówię o bezpieczeństwie, to mówię przede wszystkim o bezpieczeństwie społecznym. Dlaczego tak mocno podkreślam rolę tych bodźców społecznych? Otóż okazuje się, że kiedy badamy ewolucyjną historię człowieka, to jeszcze 40 lat temu ludzie sądzili, badacze sądzili, że tym czynnikiem, który wygenerował ewolucję dużego mózgu, były czynniki fizyczne. Że my staliśmy się bystrzy dlatego, że nasi przodkowie musieli mieszkać w jaskiniach, krzesać ogień, radzić sobie z zimnem. I oczywiście, że to były wyzwania, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale dzisiaj z badań wiemy, że podstawowym wyzwaniem dla naszych przodków, z którym musieli sobie poradzić i nadal my sobie z nim musimy poradzić, są wyzwania natury społecznej. My jesteśmy tak inteligentni, ponieważ musimy rywalizować i kooperować z innymi ludźmi. I pewnie w dydaktyce, w edukacji, w pedagogice słyszeliście o tym, że lekko się dzisiaj odchodzi od testów na inteligencję, od ilorazu inteligencji, dlatego że wiemy, że te testy nie do końca są reprezentatywne. To znaczy one w gruncie rzeczy dają fory absolwentom kierunków ścisłych, kierunków technicznych. Z tych testów wynika, że inżynier jest bystrzejszy od artysty. My oczywiście z badań wiemy, że jest to nieprawda. W związku z tym od lat się rozwija teoria inteligencji wielorakich Gartnera. Oczywiście wokół tej teorii jest mnóstwo dyskusji, także to nie jest tak, że wszyscy się z nią zgadzają, ale ta teoria po raz pierwszy zwróciła uwagę na to, że każdy z nas ma kilka typów inteligencji. Gardner, jak wiecie, proponował, że tych typów jest 7, dzisiaj przyjmujemy, że tych typów jest 9. Jest to inteligencja matematyczno-logiczna, językowa, przestrzenna, muzyczna, kinestetyczna, intrapersonalna, interpersonalna, etyczna i fizyczna. I oczywiście jest ich 9, one są wszystkie ważne, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że badania ewolucyjne pokazują, że najważniejszy typ inteligencji to jest inteligencja intrapersonalna, czyli jak dobrze znam siebie, oraz interpersonalna, jak dobrze znam was. I te dwa typy inteligencji tworzą razem coś, co nazywamy inteligencją społeczną. Także może spotkaliście się z taką nazwą, że często o inteligencji ludzkiej się mówi inteligencja machiaweliczna. Machiavelli napisał książkę zatytułowaną Książę. Ta książka była dedykowana renesansowym władcom Florencji, Medyceuszom. I ona tak naprawdę zawiera takie porady związane z problematyką wywierania wpływu. Jak zdobyć władzę nie do końca uczciwymi metodami. Ja chcę pokazać, że nasza inteligencja się przejawia przede wszystkim w tym, że potrafimy sobie radzić z innymi ludźmi, potrafimy sobie radzić ze zespołem. Oczywiście tego typu badania pokazują, jaka choroba cechuje się najbardziej poważnymi deficytami poznawczymi. Otóż tą chorobą jest autyzm,
I mimo tego, że dziecko autystyczne na pierwszy rzut oka nie robi wrażenia dziecka, które ma poważny deficyt poznawczy, jest to dziecko chodzące, biegające, funkcjonujące, to właśnie jest wyzerowana najczęściej podstawowa inteligencja, o którą chodzi, ta inteligencja społeczna. To dziecko nie bardzo rozumie świat społeczny, a ten świat społeczny jest kluczowy. A więc omówiłem pierwszą sieć. Warto, żebyśmy pamiętali, proponując dzieciom jakieś zajęcia, żeby te dzieci miały bardzo wysoki komfort psychiczny. Drugą siecią w mózgu to jest tak zwana sieć wykonawcza, Central Executive Network. Ona jest zlokalizowana po bokach mózgu, w tak zwanej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej. I to jest sieć, która jest dedykowana produktywności myślenia, efektywności myślenia, wydajności działania. To jest taka sieć, dzięki której człowiek udziela odpowiedzi na pytania, które stawia rynek, albo nauczyciel, albo szef. Ilekroć chcemy rozwiązać problem, musimy odwołać się do tej sieci. Oczywiście ta sieć wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych, bo tam jest wymagane skupienie uwagi, ale to jest taka sieć, która, bym powiedział, w tradycyjnej szkole dominuje, bo tradycyjna szkoła ma taki układ zajęć, że nauczyciel pyta, a uczeń ma odpowiedzieć. Zwróćcie uwagę na to, że w tradycyjnej szkole jest bardzo mało takiej własnej aktywności ucznia. W tej chwili oczywiście się od tego odchodzi, dlatego że odchodzi się od szkoły tradycyjnej. Ale szkoła, do której ja chodziłem, przede wszystkim miała taką postać, że nauczyciel pyta, uczeń odpowiada. Jeżeli zaglądamy również do takich miejsc jak firmy, przedsiębiorstwa, to tam najczęściej od pracowników też oczekuje się pewnej wydajności. Oczekuje się, żeby zrealizowali plan, żeby uzyskali jakiś procent udziału w rynku itd., itd. Natomiast co udało się badaczom mózgu wykazać? Że kiedy taki pacjent leży w skanerze, pewnie wiecie, jak taki skaner wygląda, jest to taka tuba, tam jest bardzo duży hałas, ponieważ są magnesy, już dzisiaj prawie 10-teslowe, ma pacjent słuchawki na uszach i nad sobą ma na przykład ekran plazmowego telewizora, na którym są dwa obrazki, on ma znaleźć powiedzmy 10 różnic. No i powiedzmy znalazł 8. I dostaje informację w słuchawkach, kolego, 15 sekund przerwy na odpoczynek i pojawi się kolejne zadanie. Teraz co to jest 15 sekund? Jak ja bym wam powiedział, że macie 15 sekund na odpoczynek, to wy byście powiedzieli, że wam się nie opłaca wstać z krzesła, że jest to tak krótko, że siedzicie nadal. Natomiast badacze mózgu widzą, że mózg odłącza boki, czyli wyłącza tą sieć wykonawczą, tą sieć produktywną, wydajną, efektywną, ta, która udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela, a włącza się trzecia sieć, odkryta 18 lat temu w Stanach przez Marcusa Rakeley na Uniwersytecie St. Louis. To jest tak zwany default mode network, czyli sieć domyślna albo sieć stanu spoczynkowego. To jest, słuchajcie, sieć, która włącza się wówczas, kiedy my nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. A więc jest to prawdziwa rewolucja, bo jeszcze 20 lat temu sądzono, że kiedy człowiek odpoczywa, jego mózg też odpoczywa. My dzisiaj wiemy, że kiedy człowiek odpoczywa, mózg wykonuje niezwykle istotne zadania, a stopień zużycia energii jest zaledwie 5% mniejszy niż w przypadku wykonywania złożonych obliczeń matematycznych. Potrafimy to precyzyjnie zmierzyć, ponieważ mózg się odżywia glukozą i możemy zmierzyć w jednostce czasu poziom zużycia glukozy. Więc jeszcze raz powiem, kiedy leżymy na tapczanie i nic nie robimy, to mózg jest tak samo aktywny, kiedy siedzimy w ławce szkolnej i rozwiązujemy jakieś zadania. I nas oczywiście interesuje, jakie grupy zadań są wykonywane przez tą trzecią sieć, sieć domyślną, sieć stanu spoczynkowego. Otóż wydaje się, że to są takie trzy podstawowe grupy zadań. Po pierwsze, ta sieć jest odpowiedzialna za myślenie kreatywne. Ja za moment troszeczkę powiem o tej kreatywności. Druga kwestia niezwykle istotna to jest tak zwane czytanie umysłów innych, czyli mind reading. To jest, słuchajcie, zupełnie fundamentalna sprawa. Dlatego, że my, aby odnieść sukces w życiu, musimy domyśleć się, co inni ludzie o nas sądzą. Co więcej, musimy do pewnego stopnia kontrolować ich umysły. No, takie są reguły gry. I żeby zadać sobie pytanie następujące, co szef miał na myśli, kiedy dzisiaj rzucił tą uwagę, to my takie pytanie sobie zadajemy w czasie wolnym. Musimy mieć chwilę dla siebie. Także powiem wam, że bardzo często
I wy, i ja zachowujemy się w taki sposób, że mówimy do osoby bliskiej: słuchaj, daj mi 10 minut, bo muszę zebrać myśli, nie przeszkadzaj mi. My dzisiaj wiemy, że w dobrych firmach, które dbają o komfort pracy ludzi, są takie miejsca, gdzie w godzinach pracy można się wyłączyć z takiego open space'u, że są takie miejsca, gdzie można przez chwilę mieć czas dla siebie. I to nie dlatego, że to polega wyłącznie na odpoczywaniu, tylko właśnie polega na tym, żeby wejść w taki tryb pracy, który nigdy nie ma miejsca wówczas, kiedy my pracujemy zadaniowo. Ten mind reading jest niezwykle ważny. Chcę wam powiedzieć, że czytanie umysłów innych rozpoczyna się od 4 roku życia, czyli dzieci potrafią po raz pierwszy kłamać, kiedy mają 4 lata. Chcę wam powiedzieć, że dzieci 3-letnie nie potrafią kłamać. Dziecko 3-letnie oszukuje, jest to tak zwany strategic deception. Na przykład bierze banana, udaje, że banan to jest komórka i bananem dzwoni do mamy. Natomiast to nie jest coś, czego my nie lubimy, a więc kłamstwo. Mamy taki specjalny test, nazywa się test na fałszywość przekonań, false belief task, który zaliczają dzieci 4-letnie, a raczej nie zaliczają dzieci 3-letnie. Więc wyobraźcie sobie, że w pokoju jestem z 2 chłopcami 3-letnimi, Jaś i Krzyś. Krzyś chowa swoje autko do jakiejś puszki i wychodzi, bo go woła mama. A ja mówię do Jasia: słuchaj Jasiu, mam taką propozycję, wyjmijmy to autko z puszki i włóżmy pod dywan. Więc ten Jasiu jest cały podekscytowany. Oczywiście autko ląduje pod dywanem i w tym momencie słyszymy, jak właściciel autka, Krzysiu, wraca. Ja mówię do Jasia: Jasiu, Krzysiu wraca, będzie szukał autka. Powiedz mi, kolego, gdzie będzie szukał. A 3-latek mi mówi: pod dywanem. Czyli problem 3-latka polega na tym, że jak 3-latek widział, że autko zmieniło lokalizację z puszki pod dywan, to jemu się wydaje, że to autko się przemieściło w głowach wszystkich ludzi, nawet tych, którzy tego nie widzieli. Dopiero 4-latek powie: no, co to za pytanie? Wiadomo, że będzie szukał tam, gdzie zostawił, czyli w puszce. A więc powiem wam, że my nie lubimy kłamstwa, my potępiamy kłamców, natomiast kłamstwo wymaga wyrafinowania intelektualnego, pewnej budowy umysłu, której 3-latek jeszcze nie ma. I trzecia rzecz, która się rozstrzyga w tej trzeciej sieci, w tak zwanej sieci domyślnej czy sieci stanu spoczynkowego, to są, proszę państwa, oceny aksjologiczne, czyli oparte o pewien system wartości. Otóż chcę wam powiedzieć, że badaczom udało się w obrębie tej trzeciej sieci zlokalizować w mózgu sumienie. To odkrycie ma oczywiście kapitalne znaczenie, ponieważ my wszyscy żyjemy w takim świecie, który mówi, że nasza moralność jest uzależniona od etyki, a etyka ma pochodzenie kulturowe. My bardzo często mówimy: słuchaj kolego, jeżeli nie będziesz chodził na jakieś lekcje etyki czy lekcje religii, to nigdy nie zostaniesz dobrym człowiekiem. W związku z tym ludzie, którzy na takie lekcje nie chodzili, z perspektywy tej koncepcji, no mają jakiś defekt moralny. Być może nie potrafią odróżniać dobra i zła tak samo skutecznie jak my. My, słuchajcie, z badań wiemy, że moralność jest niezależna od etyki, dlatego że moralność jest taką samą częścią naszej biologii jak prawe płuco czy lewa nerka. Wiemy z badań, że etyka nie determinuje moralności, ale tą moralność może korygować. A więc w momencie, kiedy my jesteśmy trochę moralnie przechyleni, to przypomnienie pewnych zasad sprawia, że wracamy do moralnego pionu. Oczywiście istnienie tego sumienia ma kapitalne znaczenie i edukacyjne, i praktyczne, i życiowe, a także biznesowe. Ponieważ istnienie sumienia pokazuje, że my w decyzjach wychodzimy poza prostą analizę kosztów i korzyści. Klasyczna ekonomia mówi, że my coś robimy dlatego, że nam się opłaca. Natomiast my z badań wiemy, że bardzo często podejmujemy decyzje w oparciu o wartości, a nie w oparciu o stronę finansową. Czyli my z badań wiemy, że bardzo często wartości sumienia dominują nad kwestią finansową danej sytuacji decyzyjnej. To oczywiście nie oznacza, że pieniądze nie są ważne. To tylko oznacza, że my nie kierujemy się do końca samymi pieniędzmi. I powiem wam, że podejrzewam, iż to sumienie się pojawiło około 500 000 lat temu u takiego gatunku, który był wspólnym przodkiem człowieka i neandertalczyka, nazywał się Homo heidelbergensis. Wiemy, w jakich okolicznościach się pojawiło i wiemy, jaką ma budowę. Otóż to sumienie najprawdopodobniej się składa z 6 wartości, takich jak opieka, sprawiedliwość, autorytet, lojalność, świętość i wolność. I te wartości sprawiają, że my bardzo często, wchodząc w sytuacje decyzyjne, w gruncie rzeczy wykraczamy poza stronę finansową.
Istnienie tego sumienia też ma znaczenie praktyczne. Otóż okazuje się, że i takie badania były prowadzone, że nawet jeżeli na przykład dzieci oszukują, nawet jeżeli studenci oszukują, bo akurat eksperyment był robiony na studentach, to ten poziom oszustwa jest troszeczkę inny niż przewiduje klasyczna ekonomia. Otóż jest taki badacz w ekonomii behawioralnej, nazywa się Dan Ariely i on zrobił taki kapitalny eksperyment w Stanach, mianowicie wziął studentów i ci studenci mieli rozwiązać 20 macierzy. Jak wiecie, macierze to są kolumny i wiersze, tam mamy rozmaite komórki i w tych komórkach mamy liczby. No i studenci mieli znaleźć dwie liczby, których suma daje 10 i wtedy macierz jest rozwiązana, oni za daną macierz dostawali 50 centów, a więc mogli zarobić w ciągu 5 minut 10 dolarów, bo tych macierzy było 20. No i ci studenci, bardzo dobrzy studenci, bo to byli studenci MIT, najlepszej politechniki na świecie, która jest w Bostonie, oni robili średnio 4 macierze. Natomiast potem zmodyfikowano ten eksperyment i drugiej grupie pozwolono arkusz egzaminacyjny wrzucić do niszczarki. A więc oni zrobili to zadanie, po czym mieli to po prostu zniszczyć, wyrzucić do kosza, podejść do badacza i powiedzieć, jak im poszło. I deklarowali, że zrobili 6. Także my wiemy, że oni oszukiwali, bo najprawdopodobniej robili około 4. Oszukiwali, dorzucali sobie 2, ale to, co jest szokujące, to jest szokujący poziom oszustwa. Otóż ekonomia zakłada, że oni powinni zadeklarować zrobienie 20 macierzy, że się oszukuje maksymalnie mocno, skoro nie można człowieka złapać za rękę. A okazuje się, że nawet jeżeli uczeń oszukuje, to tylko w takim stopniu, żeby sam przed sobą uważał się za osobę uczciwą. To jest tak zwana teoria współczynnika tolerancji Arielego, Fudge Factor Theory, która mówi, że my oszukujemy tylko w takim stopniu, żeby nadal sami przed sobą uważać się, że jesteśmy ok. No i oczywiście te wszystkie trzy sieci, o których mówię, mają kapitalny wpływ na owe 4 kluczowe czynniki przeżycia ucznia na lekcji, które sprawia, że uczeń tą lekcję zapamiętuje na wiele lat. Przypomnę jeszcze raz, pierwszym czynnikiem jest bezpieczeństwo, za niego jest odpowiedzialna aktywność sieci istotności. Drugim czynnikiem było zaskoczenie. Otóż zaskoczenie to jest gra dwóch kolejnych sieci, tej sieci wykonawczej, sieci produktywnej i sieci czasu wolnego, czyli sieci kreatywnej. Pozwolę sobie odwołać się do pewnej metafory. Wiecie Państwo, że jest takie urządzenie, z którego bardzo często, zwłaszcza chłopcy, korzystają na wakacjach, nazywa się Flipper. Kiedyś on miał postać mechaniczną, dzisiaj ma postać elektroniczną. W różnych ośrodkach wypoczynkowych takie urządzenia jako miejsca rozrywki są wystawione. Polega to na tym, a w każdym razie kiedyś to polegało na tym, że się naciągało sprężynę, wylatywała kulka i ta kulka była odbijana przez takie łapki, każde uderzenie to był kolejny punkt. Więc wyobraźmy sobie, że ta kulka to jest metafora myśli, a te łapki to są pewne grupy neuronów, które sprawiają, że ta myśl gdzieś tam w mózgu przebiega. I w gruncie rzeczy możemy sobie wyobrazić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, którą możemy nazwać analityczną, to jest taka sytuacja, kiedy dana myśl przebiega na niewielkim obszarze, przebiega wielokrotnie tą samą ścieżkę, także ta ścieżka jest pogłębiona i są zaangażowane neurony, które są bardzo gęsto upakowane wokół siebie. I można powiedzieć, że to jest takie podejście analityczne. My bardzo często na lekcji mówimy, że pogłębiamy temat, że w gruncie rzeczy chcemy ten temat pchać bardzo mocno do końca. To podejście ma pewną podstawową wadę. Otóż może się okazać, że rozwiązanie w umyśle ucznia znajduje się w zupełnie innym miejscu niż teren, po którym krąży jego myśl. Wtedy można popełnić tak zwany błąd nastawienia, Einstellung Effect. To jest taki błąd, który polega na tym, że my, mówiąc znów metaforycznie, szukamy pod latarnią, bo tam jest jasno. Więc moja propozycja jest taka, że jak rozpoczynamy jakiś nowy temat na zajęciach, rozpoczynamy nowy dział tematyczny, to warto zacząć nie od takiego trybu analitycznego, tylko od trybu refleksyjnego. Na czym polega różnica? Otóż tryb refleksyjny się cechuje tym, że ta myśl przebiega w umyśle ucznia bardzo szeroko. Nigdy to nie jest sprawa pogłębiona, bo celem nie jest pogłębienie. Otóż celem takiego szerokiego przebiegu myśli jest to, żeby w mózgu ucznia wytworzyć takie haczyki neuronalne,
na których będzie rozpięta mapa jego myślenia. I wtedy się może okazać, że myśl właśnie zahaczy o ten rewir, w którym znajduje się rozwiązanie. Ja podam taki prosty przykład. Jak ja mam zajęcia ze studentami i robimy nowy dział, czyli przerabiamy nowy rozdział w podręczniku, to ja moich studentów zachęcam zawsze do tego, by rozpoczęli czytanie od pytań kontrolnych na końcu. Oni mi się pytają, no panie profesorze, ale to nie ma żadnego sensu, przecież pytania zakładają, że my już przerobiliśmy ten dział. I oczywiście, że oni nie są w stanie, zaczynając od pytań na końcu, na te pytania odpowiedzieć, ale celem nie jest udzielenie odpowiedzi na pytania. Otóż okazuje się, że kiedy oni zaczynają od pytań końcowych, to tam pojawiają się pewnego typu pojęcia i te pojęcia zaczynają wytwarzać takie haczyki neuronalne w mózgu, na których później jest rozpięte myślenie. To jest taka sytuacja analogiczna do na przykład dzieci lekarzy czy dzieci prawników, którzy później idą odpowiednio na studia medyczne i studia prawnicze. My czasami postronni obserwatorzy, czasami się buntujemy, czasami mówimy, że dziecko lekarzy ma trochę łatwiej z tymi studiami, że dziecko prawnika ma trochę łatwiej ze studiami, ale obiektywnie trzeba powiedzieć, że te dzieci statystycznie są trochę lepsze. Bo kiedy na przykład tato chirurg wraca z pracy i przez prawie 20 lat opowiada, co się działo podczas operacji, kiedy mama adwokat wraca z sądu i opowiada, jak wyglądała rozprawa, to nawet jak to dziecko jeszcze nie ma bladego pojęcia, czego tyczy medycyna czy prawo, to w jego umyśle pojawiają się już pewnego typu pojęcia. I te pojęcia potem bardzo ułatwiają studia, kiedy samodzielnie te studia podejmuje. Więc bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby do umysłu dziecka wprowadzać właśnie tym elementem refleksyjnym różne pojęcia. Aby z takim dzieckiem na przykład 7-8-letnim rozmawiać na tematy, które w gruncie rzeczy przerastają jego grupę wiekową. Na przykład rozmawiać o mózgu, rozmawiać o wszechświecie, nie oczekując, że dziecko zrozumie cały materiał, tylko wprowadzając pewne pojęcia, które później dziecku ułatwią naukę. Oczywiście można zastosować jeszcze inne porównanie. Wyobraźmy sobie, że to myślenie analityczne to są cegły, a to myślenie refleksyjne to jest taka zaprawa. I nam oczywiście zależy na tym, żeby w umyśle naszych dzieci powstała taka trwała wiedza, którą można zwizualizować za pomocą muru. Nas interesuje, żeby w głowie dziecka był mur, a nie żeby była sterta cegieł. Co zrobić, żeby to nie była sterta rozrzuconych cegieł, tylko prosty mur? Oczywiście musimy pozwolić, dać czas, aby zaprawa stężała. A więc zwróćcie uwagę na to, że musimy położyć nacisk na ten aspekt refleksyjny. Żeby był trwały mur, nie wystarczy wytworzyć cegieł w takim trybie analitycznym. Trzeba jeszcze pozwolić tym cegłom tak naprawdę zbudować pewną trwałą strukturę. Ja polecam, aby przerabianie pewnych konkretnych tematów przedzielić takimi fazami refleksji od kilku godzin do jednego dnia. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że wpadacie na najciekawsze pomysły najczęściej w sytuacjach nietypowych, typu gorąca kąpiel w wannie, typu właśnie wstałem i mam świeży umysł, albo idę z psem na spacer. Właśnie wtedy, kiedy się odklejamy od tematu, kiedy potrafimy się trochę odseparować od zadania, wtedy myślimy lepiej. Posłuszę się jeszcze takim przykładem historycznym. W 2004 roku miał miejsce taki turniej szachowy, odbywał się w Reykjaviku, w stolicy Islandii. To był turniej szachów błyskawicznych i na tym turnieju doszło do pojedynku, który skonsternował opinię publiczną, dlatego że po jednej stronie szachownicy siedział najbardziej utytułowany szachista w historii, Garry Kasparow, a po drugiej stronie był 13-letni chłopiec, Norweg, który dzisiaj jest mistrzem świata w szachach. No i nie dość, że ów chłopiec dostąpił zaszczytu zagrania z mistrzem, to jeszcze dziennikarze widzieli nietypowe zachowanie tego chłopca. Otóż on podczas meczu nagle wstał od stolika i zaczął chodzić po sali. No, ktoś może powiedzieć, że to był brak szacunku do mistrza, być może to wyprowadziło go z równowagi, notabene mecz zakończył się remisem, ale nie o to chodzi. Otóż ten chłopiec odkrył, chociaż oczywiście o mózgu wieku 13 lat prawdopodobnie nic jeszcze nie wiedział, że kiedy się odkleja od zadania, kiedy odchodzi od
takiej sekwencji rozwiązywania problemów, to włącza tą trzecią sieć, tą sieć refleksyjną, sieć czasu wolnego, która pozwala mu nie tyle udzielać odpowiedzi na pytania, co kreatywnie proponować własny zbiór pytań. Ja wam powiem jako naukowiec, że udzielenie odpowiedzi na pytania nie jest rzeczą łatwą, ale rzeczą znacznie trudniejszą jest postawienie kreatywnych pytań. I my te pytania stawiamy wówczas, kiedy mamy takie interwały czasu wolnego. Jakbym was do siebie zaprosił do gabinetu, to często możecie mnie zastać, jak siedzę w fotelu, patrzę w okno i mam taki lekko błędny wyraz twarzy. A więc ja wtedy niczego konkretnego nie robię, ja po prostu wtedy próbuję lepiej czy gorzej myśleć i lepiej lub gorzej coś wymyśleć. W momencie, kiedy wygłaszam wykład, kiedy prowadzę seminarium, o takiej kreatywności po prostu nie może być mowy. Oczywiście bardzo was zachęcam do tego, że podczas lekcji, żeby kłaść nacisk też na myślenie analityczne, tak? Dlatego, że w wyniku myślenia analitycznego, wielokrotnie powtarzanego, w mózgu wytwarzamy pewne takie klastry neuronów, które na poziomie umysłu nazywamy z języka angielskiego chunks. Chunki to są takie kęsy, to są pewne takie całości, dzięki którym ekspert potrafi bardzo płynnie mówić na jakiś temat. Jak profesor na uniwersytecie wychodzi i prowadzi wykład, to w gruncie rzeczy ten wykład płynnie przebiega. Nie dlatego, że profesor jest jakiś nieprzeciętnie inteligentny, tylko dlatego po prostu, że on ma pewne gotowe rozwiązania, które są konsekwencją wieloletniej praktyki. I proszę pamiętać, że jak macie wiele takich całości w umyśle, to bardzo często jesteście w stanie dostrzec związki między tymi całościami, co się przekłada na to, o czym już mówiłem na początku, na to zdziwienie, na to zaskoczenie. Otóż uczeń bardzo lubi taki stan eureka, że nagle mnie oświeciło. My to czasami nazywamy z języka angielskiego, że to są takie insighty. My bardzo lubimy takie wglądy, tak? Kiedy pracuję nad jakimś tematem, to bardzo lubię, jak mnie od czasu do czasu oświeci. Otóż z perspektywy mózgu i umysłu wiemy, że oświecenie polega na tym, że nagle widzę pomost pomiędzy zupełnie niezależnymi obszarami wiedzy. Trzecim elementem była duma. Ja zawsze dumę określam jako realizację pewnej wartości sumienia. A więc warto zawsze tak pokierować zajęciami, aby dziecko było zmotywowane wewnętrznie, aby widziało sens tego działania, niekoniecznie w wymiarze funkcjonalnym, pragmatycznym, finansowym, ale przede wszystkim w takim wymiarze, że dzięki działaniu kim się opiekuje, że to działanie sprawia, że dziecko ma radość, że sprawiedliwie podzieliło, uczymy dziecka autorytetu, uczymy dziecka lojalności w stosunku do zespołu, uczymy dziecka świętości, tutaj świętość jest rozpoznana jako taki podział świata na pewne rzeczy dotknięte, użyte i takie elementy niedotknięte, nieużyte, tak? Czasami się mówi elementy profanum i sacrum. To generalnie w naszym życiu jest dość ważne, to się nawet przekłada na rozwiązania biznesowe. I wreszcie ten aspekt wolności, tak? My jesteśmy zaprogramowani do tego, by mieć pewną swobodę decyzyjną. W momencie, kiedy nam się tą wolność zabiera, no to wówczas pojawia się taka bardzo nieprzyjemna emocja, nazywa się reaktancja. Jeżeli się dziecku czegoś zabrania, to dziecko jeszcze bardziej tego chce. Jak pamiętacie, czwartym wymiarem takiego przeżycia były związki, były relacje. Ja już mówiłem w zasadzie przez całe nasze spotkanie, że inteligencja społeczna jest kluczowa. Kiedy badamy mózg społeczny człowieka, to wiemy, że on przechodzi przez takie trzy fazy rozwojowe. Pierwsza faza, która w zasadzie trwa podczas pierwszego roku życia, to jest tak zwane przywiązanie, czyli attachment, niezwykle ważne dla dziecka. A więc powiem wam, że kiedy zostaniecie rodzicami albo już rodzicami zostaliście, to nie można przesadzić z ilością emocji pozytywnych. Dziecko tych emocji bardzo, bardzo potrzebuje. Okazuje się, że jak badamy ból dziecka, chcę wam tylko przypomnieć, że mózg to jest jedyny organ ciała, który nie ma komórek bólowych, czyli nie ma nocyceptorów. Jak was boli głowa, to na pewno nie mózg, tylko opony. Natomiast mózg zbiera informacje o bólu z ciała i z otoczenia. I okazuje się, że ośrodek detekcji bólu fizycznego i bólu społecznego jest w tym samym miejscu. Jest to stara kora limbiczna, właśnie przednia kora zakrętu obręczy. I gdybym was zapytał, jakie jest wasze najbardziej bolesne wspomnienie z czasów, kiedy byliście dziewczynkami i chłopcami,
kiedy chodziliście do szkoły. No to z badań wynika jednoznacznie, że jest to zawsze ból społeczny. A więc aż tak bardzo źle nie wspominacie złamanego palca, choć pewnie miłe to nie było. Natomiast bardzo źle wspominacie sytuację, kiedy ktoś was nie zaprosił na imieniny, kiedy ktoś nie poprosił was do tańca, kiedy ktoś was wykluczył z jakiejś zabawy. To są rzeczy zabójcze. Czyli myślę, że nauczyciel musi przede wszystkim pamiętać o tym, że dziecko musi być włączone w dany zespół, w daną grupę. Ja się trochę zajmuję też problematyką osób niepełnosprawnych. Ta problematyka ostatnio jest bardzo na topie. I powiem wam, że z badań wynika, że jak ktoś całe życie jeździ na wózku inwalidzkim, to w pewnym sensie psychicznie z tym stanem jest pogodzony i w gruncie rzeczy nie jest osobą bardzo nieszczęśliwą. Natomiast to, co unieszczęśliwia osoby z niepełnosprawnościami, to jest przede wszystkim stygmatyzacja, czyli sytuacja, kiedy one muszą inne osoby prosić o pomoc. Kiedy w gruncie rzeczy napotykają na przykład na bariery architektoniczne i nie są zupełnie samodzielne. To dla nich jest absolutnie zabójcze. Druga faza rozwoju mózgu społecznego to jest właśnie czytanie umysłów innych, czyli próba zorientowania się, co inni sądzą o nas. I tak jak pamiętacie, mówiłem, że dziecko uzyskuje w wieku 4 lat tą zdolność czytania umysłów innych. I trzecia faza to jest faza rozwoju podmiotowości u nastolatków między 11 a 18 rokiem życia. Badania pokazują rzecz niezwykle ciekawą, że podmiotowość człowieka jest budowana całkowicie w oparciu o wartości grupy. Także jeżeli ktoś ma dziecko w dawnej szkole gimnazjalnej, bo już w tej chwili poziomu gimnazjum nie ma, czy w szkole średniej, to proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na charakter grupy, zespołu, tak zwanego towarzystwa, w którym dziecko przebywa, ponieważ okazuje się, że właśnie ta grupa, wartości tej grupy jednoznacznie definiują podmiotowość dziecka. Czasami podmiotowość nazywa się koniem trojańskim, a więc koń trojański dlatego, że wartości grupy są wprowadzane do umysłu dziecka i dziecku na końcu się wydaje, że ono samodzielnie do tego wszystkiego doszło. A więc podsumowując to, o czym mówiłem, są takie 4 elementy przeżycia, które sprawiają, że dziecko zapamiętuje lekcje i które sprawiają, że dziecko się czuje zmotywowane, żeby w tej lekcji brać udział. Jest to bezpieczeństwo, jest to takie poznawcze zaskoczenie, a więc jak przygotowujecie lekcje, to warto wprowadzać takie elementy zaskakujące, tak? Na przykład opowiadamy o sakach i nagle mówimy, że sakiem jest dziobak, który nie rodzi, tylko składa jaja. To są takie elementy zaskoczenia, elementy zdziwienia. Mózg reaguje na informacje, które są zaskakujące. Potem działania, które sprawiają, że dziecko może się poczuć dumne z tego, co zrobiło, że my tak naprawdę odwołujemy się do potrzeb wewnętrznych, potrzeb aksjologicznych i wreszcie zadbanie o bardzo fajne relacje społeczne z grupą. I gdybyśmy to wszystko chcieli przełożyć na rozważania motywacyjne, to oczywiście teorii motywacji jest cała masa i moim celem tutaj nie jest opowiadanie o tych teoriach, bo Państwo możecie sami o tym przeczytać, ale chcę powiedzieć tylko o takiej jednej teorii, którą uważam za teorię optymalną z perspektywy działań edukacyjnych. Jest to tak zwana teoria autodeterminacji Deciego Ryana. I to jest teoria, która mówi, że tak naprawdę to, co nas motywuje w tym trybie pozafinansowym, to są 3 rzeczy. To jest autonomia, to są kompetencje i to są relacje. A więc to, co musimy zadbać, to, żeby dziecko miało przede wszystkim kontrolę nad tym, co robi. Słuchajcie, z badań wiemy, że już przenosząc się do świata ludzi dorosłych, że jeżeli ktoś wykonuje pracę i ma bardzo niewielki wpływ na po prostu uporządkowanie dnia, na zaprojektowanie tak zwanej agendy dnia, to bardzo często brak kontroli nad tym, co się robi, doprowadza do stanu wypalenia zawodowego. Ja tutaj bym przytoczył cytat ze Steve'a Jobsa, który kiedyś powiedział: no nie po to tobie płacę, żeby mówić tobie, co masz robić. Ja tobie płacę po to, żebyś ty mi powiedział, co my mamy robić. A więc zachęcam do tego, ja to robię z moimi studentami, to robię z moimi asystentami, że jak asystent prowadzi ćwiczenia pod moim wykładem,
to ja człowiekowi nie mówię, co ma być na ćwiczeniach. Ja zakładam, że ten człowiek jest inteligentny, że jest myślący, że odpowiednio długo się edukował, żeby sam wpaść na rozwiązania oryginalne. I proszę mi wierzyć, nawet gdybym ja zaplanował te ćwiczenia troszeczkę lepiej niż ten mój asystent, to fakt, że on proponuje program autorski, że on ma kontrolę od początku do końca nad tym, co robi, jego nieprawdopodobnie motywuje do działania. Nieprawdopodobnie. Jak ja pracuję na uczelni wyższej, no to oczywiście taka praca może mieć wady, zalety, ale podstawowa zaleta jest taka, że powiem zupełnie szczerze, że ja nie miałem nigdy szefa. Znaczy jestem co roku rozliczany z tego, co robię, co roku jestem sprawdzany, jak publikuję, ile punktów przynoszę, no takie są czasy, ale nigdy nie było sytuacji, że przychodzę do pracy, a szef mi mówi, Maciej, dzisiaj zrobisz to i to. Więc oczywiście uniwersytet czy uczelnia wyższa, no to nie jest to samo, co szkoła, to jest jasne. I my jesteśmy tutaj realistami, ale ja bardzo zachęcam was do tego, żebyście od czasu do czasu pozwolili, aby dzieci były tym podmiotem prowadzącym zajęcie. A więc żebyście pozwolili nie tylko dzieciom odpowiadać na pytania, które im zadajecie, ale od czasu do czasu, żeby to dzieci były autorami. Ponieważ jeżeli dziecko ma kontrolę nad tym, co robi, zapamiętuje to i jest niesamowicie zmotywowane. Druga sprawa, która się tam pojawia, to jest problematyka potrzeby kompetencji. Otóż warto tutaj myśleć w takich kategoriach prostej, kwadratowej macierzy, gdzie na jednej osi są wyzwania, a na drugiej osi są nasze umiejętności. No jeżeli są wyzwania i umiejętności niskie, to jesteśmy w stanie apatii. Tak? Apatia jest dla mózgu zabójcza. Powiem wam, że czasami słyszę, jak moi studenci mówią, chodzę do pracy i powiem ci szczerze, że w tej pracy nic nie muszę robić. I często student się cieszy, że on w tej pracy nic nie musi robić. Czy to dla tego studenta to jest absolutny dramat. Bo w momencie, kiedy on ma niskie wyzwania, jego mózg nic z tymi wyzwaniami nie musi robić, to w gruncie rzeczy w mózgu zachodzi proces całkowitego uwstecznienia. Ja chcę wam powiedzieć, że mózg się uczy według kilku reguł, ale taka podstawowa reguła uczenia się mózgu to jest tak zwana reguła Hebba, którą się da sprowadzić do zwrotu użycie albo śmierć. Use it or lose it. Tą regułę podał w 1947 Kanadyjczyk Donald Hebb, i ona mówi rzecz bardzo prostą. Jeżeli sąsiadujące komórki nerwowe są aktywne przez długi okres czasu, to połączenie między nimi ulega wzmocnieniu. Czyli ja zawsze mówię, że tworzy się taki szerokopasmowy, szybki internet w głowie. Natomiast jeżeli neurony są nieaktywne, no to mózg dochodzi do wniosku, że widocznie właściciel ich nie potrzebuje i po prostu połączenie osłabia albo wręcz całkowicie likwiduje. Kwestia jest bardzo ważna, dlatego że jak dziecko przychodzi na świat, to mózg noworodka to jest mniej więcej 60% mózgu mamy wagowo, natomiast w tym mózgu noworodka znajduje się dwukrotnie więcej połączeń synaptycznych. Co to oznacza? Że z góry wiemy, że połowa z tych połączeń zginie. To jest sprawa absolutnie jasna. I teraz pojawia się proste pytanie, czy tym ginięciem połączeń synaptycznych rządzi jakaś logika? Oczywiście, że tak. Logika użycia. Giną połączenia nieużywane. A więc dam prosty przykład. Jeżeli dziecko się rodzi, to wiemy, że każde dziecko ma nieprawdopodobny potencjał inteligencji muzycznej. Ale jak to będzie później wyglądało, kiedy dziecko będzie nastolatkiem, będzie osobą dorosłą, to jest kwestia otwarta. Zależy od tego, czy rodzice zadbali o edukację muzyczną. Czy dziecko na czymś gra, czy dziecko chodzi na koncerty i tak dalej. Jeżeli nie gra i nie chodzi, to w gruncie rzeczy odpowiednie dedykowane fragmenty mózgu ulegają niesamowitemu przycięciu. Być może słyszeliście o badaniach nad londyńskimi taksówkarzami. Pewnie słyszeliście, że liczba ulic w Londynie to jest ponad 20 tysięcy i egzamin na londyńskiego taksówkarza należy do jednego z najtrudniejszych. Tam kurs trwa ponad 2 lata. I okazało się, że kiedy przebadano mózg londyńskich taksówkarzy, to struktura mózgu odpowiedzialna za pamięć przestrzenną, tak zwany hipokamp, jest u nich dwukrotnie większy niż u kierowców autobusów, którzy jeżdżą po wyznaczonych trasach. Więc to, o czym ja w tej chwili mówię, sprowadza się do prostej reguły. Jeżeli mózg stymulujesz, jeżeli mózg pobudzasz, się rozwija. Jeżeli uważasz, że stymulacja nie jest ważna, mózg się cofa. Za tym się oczywiście kryje fantastyczny fenomen tak zwanego fitnessu dla mózgu.
My, słuchajcie, dzisiaj już wiemy, jak pobudzać mózg, żeby mózg się wolniej starzał, żeby mózg był aktywny do samego końca. A więc warto przytoczyć takie hasło amerykańskiego towarzystwa gerontologicznego, które powiedziało, że problem nie polega na tym, żeby dodawać kolejny dzień do życia. Tylko problem polega na tym, żeby dodawać życie do kolejnych lat. Tak, oczywiście pewnie my chcemy żyć dłużej niż krócej, to jest raczej jasne, ale ważne, żeby do samego końca ta jakość życia była wysoka. I powiem wam, że mamy na to bardzo duży wpływ. Tryb życia wpływa na to, w jakim sposób, w jakim tempie się starzejemy. Więc na to bym zwrócił uwagę. Ja w każdym razie powiedziałem o tej apatii, kiedy wyzwania są niskie, umiejętności są niskie. Co się dzieje dalej? Otóż dalej może być taki stan, kiedy umiejętności są wysokie, a wyzwania niskie, wtedy jest nuda. Nuda też jest zabójcza. Sytuacja nieprzyjemna jest taka, kiedy umiejętności są niskie, a wyzwania wysokie, wtedy jest przerażenie. Bardzo często studenci są przerażeni, ponieważ nagle odkrywają, że muszą na egzamin się nauczyć więcej niż potrafią. Natomiast optymalny stan naszego umysłu to jest tak zwany stan przepływu, czyli słynny stan flow. To jest taki stan, gdzie sukcesywnie podnosimy wyzwania i za tymi wyzwaniami idą nasze umiejętności. Ja na przykład jak prowadzę zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej, także na innych uczelniach, to co roku zmieniam tematykę tych zajęć. Czasami sobie komplikuję i wprowadzam na przykład wykłady w języku angielskim. Mówiąc zupełnie szczerze, gdybym się trzymał starych tematów po polsku, to byłoby mi łatwiej, bo bym odcinał kolejne kupony. Ale z drugiej strony wiem, że te zajęcia by mi przestały dawać satysfakcję. Jeżeli sobie jeszcze przypomnicie, co mówiłem na samym początku, no to powiedziałem o tym, że miałbym wrażenie, iż czas płynie szybciej, że czas płynie mi między palcami. Ponieważ jeżeli moje życie jest bardzo podobne dzień po dniu, to w gruncie rzeczy nawet nie zauważy, kiedy się zestarzałem. A więc te kompetencje są bardzo ważne. I trzecim czynnikiem w teorii autodeterminacji Richarda Ryana, poza autonomią, poza kompetencjami, są właśnie relacje. Otóż wiemy, jak ważną rolą nauczyciela, dyrektora, rodzica, wychowawcy jest właśnie włączanie uczniów do zespołu. Przechodząc do świata ludzi dorosłych, ostatnio opublikowano badania McKinsey'a, to jest taka firma analityczno-doradcza, który pokazał, że jeżeli ludzi się zwalnia z pracy, to w 25% dlatego, że oni są niekompetentni, a w 75% dlatego, że nie można się z nimi dogadać. Więc przekładając to na język polski, gdyby ktoś miał nas zwolnić, to prawdopodobnie nie dlatego, że jesteśmy słabi, tylko dlatego, że jesteśmy nielubiani. A więc zwracam uwagę, jak są ważne te kompetencje społeczne, kompetencje empatyczne, jak ważne jest widzenie lekcji oczyma ucznia. A więc przekładając to na praktyczne rozwiązania, należy pamiętać po pierwsze o tym, że uczeń musi mieć kontrolę nad tym, co robi. Następnie musimy pamiętać o tym, żeby uczeń był motywowany przez czynniki wewnętrzne. Broń Boże, nie nagrody, a już broń Boże, nie nagrody pieniężne. Tak? Ja mam takich znajomych, którzy dziecku płacą 5 zł za wyniesienie śmieci. To jest absolutne nieporozumienie. Tak? Dziecko musi wiedzieć, że jest częścią pewnego zespołu i że każdy w tym zespole się stara na to, żeby było dobrze, żeby potem dla wszystkich była nagroda, na przykład w formie wakacji. Egoista nie dość, że jest społecznie dysfunkcjonalny, to jeszcze wysyła fatalne sygnały, podlega bardzo niskiej ocenie innych. I wreszcie trzecia rzecz związana z tymi relacjami. Ważne, żeby zwracając się do ucznia, dając mu jakieś zadania, je maksymalnie spersonalizować. A więc żeby dziecko miało takie poczucie, że w gruncie rzeczy jest współautorem tego zadania. Ostatnio się bardzo dużo mówi o tak zwanej narracyjności, o tak zwanym storytellingu i w biznesie, i w edukacji. Badania nad mózgiem absolutnie potwierdzają tę intuicję. Powiem wam, że mózg nie lubi informacji podawanej w trybie definicyjnym, natomiast bardzo lubi informację podawaną w trybie narracyjnym. Czyli dobra lekcja, lekcja, która jest łatwo zapamiętywalna, ona trochę powinna przypominać scenariusz fabularnego filmu. Chciałbym bardzo wam podziękować za wspólny czas, który spędziliśmy. Bardzo chciałbym was zachęcić do tego, aby kontynuować edukację na różnych studiach podyplomowych.
Wiecie o tym, że dzisiaj ta wiedza się bardzo dynamicznie zmienia. W tej mojej dziedzinie, w dziedzinie neurokognitywistyki, wiedza ulega podwojeniu co 3 lata. W związku z tym my mamy pełną świadomość, że to, czego się uczyliśmy na studiach, to jest już dzisiaj wiedza w znacznym stopniu nieadekwatna. Nie jest to nasza wina. Po prostu przyrost wiedzy ma charakter wykładniczy. W czasie, kiedy wspólnie zastanawialiśmy się nad motywacją uczniów, zostało opublikowanych kilka bardzo ważnych prac naukowych. Powiem Wam zupełnie szczerze, że my nie jesteśmy w stanie nawet do końca śledzić samych tytułów, a już o treści nie wspomnę. Dlatego myślę, że obojętnie kiedy Państwo kończyliście studia, jakie to były dobre studia, bo na pewno to były dobre studia, sami wybraliście te studia, to należy oczywiście na kolejnych etapach, na trzecim szczeblu studiów tą wiedzę uaktualniać, tą wiedzę cały czas rozwijać z tego prostego względu, że satysfakcja z pracy, a także wyniki z pracy na pewno są uzależnione od takiej adekwatnej psychologicznej wiedzy na temat ludzi, z którymi pracujemy.